Wielu z was się pewnie zastanawiało, co zrobić, jak się ma jakąś małą pierdołę, którą warto by było wypolerować, a maszynką nie ma jak, czyli czy polerowanie ręczne ma sens i jaki jest efekt końcowy. I to jest film o tym przypadku. Pokażemy, jak wygląda ręczne polerowanie ekranu RCD. Tyle tytułem wstępu, a sprawa wygląda następująco. Z reguły nie stosuje się maskowania przy polerowaniu, ale w przypadku, kiedy nie chcemy najechać na element obok, np. plastik czy szkło, maskowanie się sprawdza. Ja tutaj maskowałem, bo urządzenie ma gniazda do podłączenia różnych mediów i nie chciałem, żeby się tam pasta czy woda dostały. Tak wygląda maskowanie, a przy okazji widzicie rysy, które chcę spolerować. W narożniku klocka na rzep montujemy gwiazdkę. Słabo to na filmie widać. Spryskujemy wodą i szlifujemy. Do jakiego momentu szlifujemy, to już indywidualna sprawa. Mnie nie chodziło w tym wypadku o estetykę, tylko o to, że wyświetlacz przez te rysy był nieczytelny i chciałem je usunąć na tyle, żeby można było spokojnie zobaczyć, co na nim się wyświetla. Gwiazdki mamy w 3 gradacjach, ja użyłem tylko 2000, ale można zacząć od 1500, a skończyć na 2,5, jeśli chcecie osiągnąć lepszy efekt. Co jakiś czas zbieramy ten powstały ze szlifowania klejster czyściwym i oceniamy efekt. Jak nam nie pasi, to glancujemy dalej. Wyświetlacz zrobił się taki mleczny i taki ma się właśnie zrobić. Jak widzicie, efekt nie jest w tym wypadku oszałamiający jak beret z włóczki, ale jak mówiłem, mi chodziło tylko o czytelność ekranu. Teraz przystępujemy do etapu, który w większości poradników o polerowaniu nie występuje, a chodzi o użycie welwetu. Nie będę się tu wymądrzał, jak działa welwet, ale jego zastosowanie daje jeszcze lepszy wygląd powierzchni po polerowaniu. Zobaczcie na filmie, jak wygląda ekran po polerowaniu tym materiałem. No, zgoda, efekt nie jest może tak wyrazisty jak oddech Menela, ale różnica na końcu jest spora, zapewniam. Na filmie niestety nie wszystko widać dokładnie. Po wyczyszczeniu czyściwem mamy przygotowaną powierzchnię i nakładamy teraz odrobinę pasty polerskiej i polerujemy. Można użyć do polerowania ściereczki z mikrofibry, gąbki polerskiej, ale ja polecam specjalne klocki polerskie, które sprawdzają się w takich przypadkach znakomicie. Pracujemy lekko dociskając do wyrobienia pasty albo do utraty cierpliwości. Warto w tym momencie zaznaczyć, że na rynku jest cała masa różnych past polerskich. Od bardzo delikatnych po naprawdę ostre. Dlatego zawsze starajcie się używać takiej pasty, jaką proponuje autor poradnika, do konkretnego zadania. W tym wypadku polecam Cut Chrome Zia. Na taki wyświetlacz idealna. Jak widać, ja nie miałem siły pucować do całkowitego wyrobienia pasty, więc przerwałem i po usunięciu resztek pasty wyświetlacz wygląda o tak. Teraz ostatni etap, czyli kosmetyka. Mamy bardzo fajny preparat, płyn polerski Gold Car, który gorąco polecam. Spełnia on dwie ważne funkcje. Pierwsza to taka, że wiąże i rozpuszcza resztki pasty polerskiej, które gdzieś tam zostały w zakamarkach i nie usunęliśmy ich czyszcząc element. A druga funkcja to nabłyszczanie, które podkreśla efekt polerowania. Jeśli chodzi o nabłyszczanie, to nie jest to oczywiście efekt utrzymujący się permanentnie, ale jak ktoś polubi taki magiczny błysk, to może sobie to co jakiś czas odświeżyć. Co jest najważniejsze, jeśli chodzi o ręczne polerowanie? Jest to z pewnością bardzo spektakularny efekt, który uzyskujemy technologią mało inwazyjną. W zasadzie nie da się tego spieprzyć, jak się stosujemy do wskazówek. Oczywiście jak się znajdzie taki koleś, który potrafi trzasnąć drzwiami obrotowymi, to może i polerowanie spitolić. Jedyne co nas, ludzi zwykłych, może spotkać złego przy polerowaniu, to to, że efekt będzie za słaby. Polerowanie jest delikatną ingerencją w powłokę, więc nie można tego zabiegu stosować nieskończoną ilość razy, mimo wszystko, bo na końcu spolerujemy wszystko do zera. Jak zwykle ważny jest tu rozsądek, a tego parametru opisać się niestety nie da.
No to zobaczmy, jaki jest finał naszej zabawy. Widać, że zostały drobne rysy, ale jak mówiłem, mi akurat zależało na czytelności wyświetlacza, a nie gładkości. Jeśli popracujemy odpowiednio długo, będzie lusterko.